Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Pewnie nie spodziewaliście się dzisiaj szóstej ligi Europy, ale ku waszemu zaskoczeniu, ku naszemu troszeczkę też jesteśmy i zapraszamy Was na program poświęcony rozgrywkom drugiej ligi angielskiej. Ja nazywam się Krzysztof Bielecki, a razem ze mną jak zawsze Maciej Łaszkiewicz. Dzień dobry, witam, my również zaskoczeni, ja również zaskoczony, wszyscy zaskoczeni, ale lecimy. Lecimy bez zbędnego przedłużania. Jeżeli podoba Wam się ten content, zostawcie łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować nasz kanał, bo te suby cały czas na, cały czas nam rosną i biegniemy do tych 100 tysięcy, które osiągniemy za mniej więcej 17 lat, czyli w tym czasie będą jakieś 4 odcinki 6 ligi Europy, mniej więcej. Więc mam nadzieję, że, że warto zasubskrybować. Pamiętajcie też, że większość meczów, większość, no część meczów Championship możecie oglądać na antenie ViaPlay. Jeżeli jeszcze nie macie konta, za Możecie zakupić go z naszego linku, który znajdziecie w opisie. Możecie też wysyłać do Via Playlisty, żeby zatrudnili nas na komentatorów. Nie, no nie, nie wysyłajcie, ale jak chcecie, to wysyłajcie w sumie. Dobrze, przepraszam, przepraszam, to jest, jest już późno, ja mam dzisiaj jakiś dziwny słowotok, więc będzie dobry odcinek, także możemy powoli przejść do tego, co w Championship najciekawsze, a dzieje się dużo, dzieje się bardzo dużo, głównie na tym polu, w którym zmieniają się menedżerowie, bo to jest sezon historyczny, w którym tych zmian menedżerskich będzie najwięcej w historii ligi. A taką najświeższą i w sumie jedną z najciekawszych jest transfer Gareta Ainswortha, który po kilkunastu, chyba jedenastu latach spędzonych w Wykemp zamienia ten klub, klub, który umówmy się, jeżeli chodzi o swój status powinien być klubem takim mniej więcej na ligu 2. Gareth Ainsworth zrobił z niego klub Championship. Oczywiście z tej Championship spadł, ale to osiągnięcie i tak jest niebagatelne i Gareth Ainsworth wraca do Queen's Park Rangers, wraca do Queens Park Rangers, którego był zawodnikiem i rozegrał dla tego klubu 141 meczów w latach 2003-2010 i wiel, bardzo jestem ciekawy, czego możemy spodziewać się po tej ekipie. No tak, zagrał dosyć sporo tych meczów jako piłkarz Queens Park Rangers, ale nie tyle, ile w ilu meczach poprowadził Wickham, bo to jest aż 550 spotkań, i naprawdę mało jest takich menedżerów Football League. No bo to oczywiście Wickham to już nie jest Championship, tylko League One. Generalnie w, w, od, od drugiej do czwartej ligi mało naprawdę jest takich historii, żeby ktoś pracował dłużej niż, niż rok w zasadzie, tak, niż tych kilka lat, więc to była absolutnie postać wyjątkowa Wickham, ale ja może jeszcze tylko. Naprowadzę tak naprawdę, jak do tego doszło, że Queen's Park Rangers em, poszukiwała nowego trenera, bo to jest naprawdę bardzo taka m, kuriozalna dość historia, ponieważ ten sezon zaczął e, u nich jako menedżer Michael Bill, e, który zbierał naprawdę bardzo dobre noty. Queen's Park Rangers dobrze weszło rzeczywiście w sezon. Od początku raczej bili się e, o awans, gdzieś tam się kręcili wokół miejsc playoff, premiowanych grą w playoffach. No i Michael Pill na tyle dobrze sobie radził w Queens Park Rangers, a był to były asystent Stevena Gerarda w Aston Villa i nie tylko w Aston Villa, że wokół jego nazwiska zaczęły pojawiać się plotki, gdzie też mógłby trafić, jakiego by to klubu mógłby nie objąć. Dostał nawet ofertę z Wolverhampton, gdy został tam zwolniony Bruno Lasz, ale ją odmówił. Kibice Queens Park Rangers się cieszyli, ale nie cieszyli się długo, bo później pod koniec listopada, w zasadzie w trakcie Przerwy Mundialowej. Przyszło Glasgow Rangers, gdzie wcześniej Bill był jednym z asystentów Gerarda i tej oferty już nie odrzucił. Zostawił Queens Park Rangers na siódmym miejscu w tabeli. Oni mieli wtedy 31 punktów. Myślę, że realnie myśleli o tym, że z innym trenerem da się powalczyć o ten awans, da się awansować do Premier League, wrócić po kilku latach. No ale zatrudniony został Neil Critchley i przyznam szczerze, że to jest jeden z gorszych. Um, post nie wiem, czy Koloturę był bardziej negatywną postacią, czy w, w tym sezonie Championship czy Neil Critchley? Bo ale, tak ale jak tak powiedziałem. Wejdę ci, tylko, wejdę ci tylko w słowo, bo, mm -hmm. bo koloturę mogliśmy się spodziewać, że to będzie jakiś taki nieudany eksperyment. A Neil Critchley mm -hmm. na moment zatrudnienia był naprawdę mądrym ruchem i takim, przy którym mm -hmm. można było stanąć i przyklasnąć. No Queen's Park Rangers w zasadzie weszło do tej samej rzeki, tak? bo też wzięło tak. um, asystenta Steve'a Gerarda. oczywiście wcześniej też menadżera Blackpool, więc Blackpool. No takiego jednak e, faceta już troszkę z doświadczeniem, No, ale w 12 meczach e, przez te 72 dni, e, kiedy to um, nie był trenerem Queen's Park Rangers, no zdobył tylko 8 punktów i łącznie to było tylko jedno zwycięstwo, więc e, no, został zwolniony z najgorszym procentem zwycięstw w całej historii Queen Park Rangers, bo to jest 8,3% zwycięstw, więc przyznam szczerze, że naprawdę e, no dość krótka, taka przygoda, która na pewno nie będzie pozytywnie wspominana przez kibiców Queens Park Rangers i myślę, że oni by jak najszybciej chcieli o tym zapomnieć. Dlatego właśnie Queens Park Rangers stawia na Gareta Ainswortha, który no rzeczywiście pracował w Wisconsin ostatnio ponad 10 lat. Obejmował ten drużynę jeszcze, gdy grała w Ligtu wtedy jako grający trener. W zasadzie przez ostatnie 2-3 lata Ainsworth był łączony prawie z każdą wolną pracą gdzieś w jakimkolwiek klubie championship, a, a tych wakatów było sporo, bo przecież tam taka karuzela trener jest naprawdę, no, kręci się praktycznie na, na bardzo wysokich obrotach i to jest naprawdę taki bardzo, jakby to powiedzieć, wzruszający moment, w którym mimo wszystko facet, który osiągnął z, z klubem, ogromny sukces, bo przecież Wigan weszło do Championship, niestety po roku spadło, ale no, biorąc pod uwagę wartość tego klubu, jego budżet, pamiętajmy, pamiętajmy o Derby Canty Pamiętajmy, że gdyby nie Derby Kanty z tamtego sezonu, które powinno dostać ujemne punkty, to Weekend prawdopodobnie by się utrzymało wtedy. No dokładnie. Tam naprawdę różnica punktowa do bezpiecznej strefy była chyba nawet, to był jeden punkt, czy, czy, czy nawet i bilansem bramek, zaraz mogę to sprawdzić, ale chyba no, prawda jest taka bramki decydowały. Tak, tak tak mi się wydaje. No Generalnie do ostatniego kolejki Wicomp walczyło o to, żeby, żeby się w Championship utrzymać, co było ogromnym sukcesem. Koniec końców to się nie udało. No i z takich rzeczy, które myślę, że warto tutaj odnotować, to jest ostatnia przemowa Gareta Ainswortha w, w Wicomp, ostatnia odprawa, gdzie zaczął w zasadzie pierwszych kilkanaście sekund jeszcze próbował złapać jakoś oddech i powstrzymać wzruszenie, ale później już przyszedł do konkretów i, i rzucił, że jedzie podbić Championship z Queens Park Rangers, a Wy tutaj chłopaki walczcie w międzyczasie będę na was patrzył, będę was sprawdzał i gdzieś tam pod koniec jeszcze rzucił takim keep smashing it boys, czyli takim no wiadomo powiedzonkiem, które ma po prostu zmotywować piłkarzy do tego, aby walczyli rzeczywiście o awans, no bo też nie została Wickham wcale w jakiejś żadnej dramatycznej sytuacji, a w takiej dramatycznej sytuacji nie jest Queen's Park Rangers, więc myślę, że tu jest taka sytuacja troszkę win-win. On powiedział nawet wtedy do piłkarzy, że czeka na nich w Championship i że mają zrobić wszystko, żeby dołączyć do niego w przyszłym sezonie i oczywiście piłkarze Weekend mają jak najbardziej szansę na awans. Awans. W ogóle to przemówienie Ainswortha, Ainswortha naprawdę rewelacyjne i to jak powiedział że do piłkarzy, że to właśnie oni zbudowali ten jego sukces, dzięki któremu dali mu okazję na to, żeby przeszedł do Queens Park Rangers, sam przyznał, że to jest taka praca, że to jest jeden z niewielu klubów, któremu nie mógłby odmówić no, ulubieniec fanów, no, nie ukrywam, że nie pamiętam Garefa Ainswortha z boiska, kiedy szarżował na prawym skrzydle w Queens Park Rangers, ale trafiłem na takie wspomnienia fanów, kiedy QPR, e, którzy pamiętają na przykład, że w jednym ze spotkań Gareth Ainsworth e, złamał nogę, e, no i próbował rozbiegać tę kontuzję, e, złamaną nogę, więc e, no jest to, jest to, jest to, jest, był to piłkarz jest to trener na pewno bardzo charakterny, na pewno bezkompromisowy e, i w taki też sposób grają jego drużyny, w taki też sposób grał Wickham Wanderers, to były pro, proste środki e, i wykorzystywanie, maksymalizowanie tego potencjału, który ma drużyna i wykorzystywanie no nie ukrywajmy, warunków fizycznych, Siły i takiej przewagi nad, nad swoimi rywalami. I to jest jedno z zagrożeń, które ja widzę, jeżeli chodzi o jego pracę w Queen's Park Rangers, bo. Ta kadra QPR jest przygotowana na troszeczkę inne granie, i to jest trochę odejście od tego, co, co Queen's Park Rangers chciał grać w ostatnich latach i jak była budowana ta drużyna. No, wiemy, że Ilias Szer nie jest piłkarzem, który będzie wygrywał 30 główek w, w sezonie, chociaż nie ukrywajmy, że tacy piłkarze też tam są. Więc ta kadra nie jest zbudowana pod Garefa Ainswortha. Jednocześnie to, jak on potrafi budować drużynę, to, jak doskonale zarządza ludźmi, i to, jak doskonale buduje. buduje Taką więź wśród całego składu. Pokazuje tylko, że jest to świetny wybór na, na to stanowisko. Jest to też wybór, taki no, skierowanie się w kierunku kibiców, zawsze ściągnięcie byłego piłkarza, który dobrze zapisał się w pamięci fanów, to jest naprawdę mądry zabieg ze strony klubu. A w tym wypadku mam też wrażenie, że pójdą za tym wyniki i pójdzie za tym naprawdę solidna gra Queensburg Rangers. Ta sytuacja w tabeli jest trudna, ale nie jest dramatyczna, bo to jest 8 punktów przewagi nad strefą pas-spadkową. Tam, biorąc pod uwagę zaległy mecz Huddersfield to może być 5 punktów przewagi. Wiadomo, że są drużyny, które mają gorszą sytuację, ale na pewno pewne wyzwanie przed Garethem Ainsworthem stoi. No Myślę, że tutaj kluczowo kilka kluczowych postaci musi wrócić do pełni zdrowia, bo w ostatnim meczu z zbro na liście zawieszonych czy też kontuzjowanych znajdziemy na przykład Chrisa Willoka, który nie wrócił generalnie do tej swojej formy z początku sezonu, czy też Itana Lerda, czy Tylera Robertsa, czyli piłkarze, którzy mieli być absolutnymi gwiazdami Queens Park Rangers w tym sezonie i też w pewnych momentach tego sezonu oni byli rzeczywiście ważnymi postaciami, więc tutaj Queens Park Rangers, ja mam takie wrażenie, że to nie będzie dużej presji w tym momencie na Nesworthie, bo mimo wszystko w tym sezonie raczej nic złego nie powinno się wydarzyć z Queens Park Rangers. Oczywiście nie mogą czuć się zawiedzeni, że ten sezon potoczył się w taki sposób po jednak bardzo obiecującym początku tej kampanii. Natomiast oceniać myślę, wydaje mi się, że Eastbourne będziemy dopiero na początku następnego sezonu też jak, jak w ten następny sezon wejdzie Queens Park Rangers, a już w międzyczasie w letnim okienku transferowym on może sobie troszkę ułożyć tych piłkarzy pod siebie, może kogoś sprowadzić, może weźmy kogoś z Wicom, kto wie, bo skoro ci piłkarze, że tak powiem, pomogli mu znaleźć się tu, gdzie jest, no to być może on też ich troszkę pociągnie ze sobą do, do góry, ale tak jak mówiłeś o tym, że jego drużyny grały w sposób określony, no też warto podkreślić, że to jego konkretnie jedna drużyna, czyli, czyli Wykomp, bo to w zasadzie cała całe, całe jego kariera, a teraz mimo wszystko właśnie mając do dyspozycji trochę innych piłkarzy, być może Ainsworth też jako trener ewoluuje i zaprezentuje coś innego, może zobaczymy troszkę inny typ zespołu niż było to w ostatnich latach Wykomp. No, warto też tutaj podkreślić, że on ma talent do sprowadzenia ciekawych piłkarzy. No, szkoda, że Adebayo Akinfenwa zakończył karierę, bo to mógłby być, to mógłby być ciekawy typ. Oczywiście żartuję ale A może on go weźmie z... na asystenta albo nie wiem, trenera przygotowania fizycznego. Adebayo tak, Akinfenwa się, w twoim się, sztabie. Zobaczylibyśmy Lindona Dyksa wyglądającego o 30 kg <laughs> cięższego. E, nie, ale sam Vaux jakiś czas temu opowiadał właśnie o tym, że jak, jak trafił w ogóle do Wykamp i stwierdził, że tylko osoba właśnie Garefa Ainswortha, Przekonała go do tego, żeby przejść do tego klubu, że chciał właśnie z nim pracować, bo jest naprawdę świetnym menedżerem. I myślę, że wielu piłkarzy w Queens Park Rangers może skorzystać na tej współpracy. I być może tak jak mówisz, że być może ten jego styl też ewoluuje, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że QPR potrzebuje w tej chwili właśnie takiego pragmatyzmu i wygrywania meczów, bo to jest ekipa z potencjałem i to jest ekipa z potencjałem nawet na awans do, do Premier League. W przyszłości przecież w tej Premier League nie tak dawno temu grała. Na razie jednak, oczywiście, marzenia. Awan się trzeba, e, trzeba odstawić i spoglądać za plecy, bo tam dzieje się wiele e, i mam takie wrażenie, że wszystkie ekipy, które znajdują się gdzieś w tej e, dolnej części tabeli, stwierdziły sobie jak jeden mąż wspólnie: My nie chcemy spaść. My w tym sezonie nie spadamy e, i w tym sezonie z Championship nie ma w ogóle spadków, bo w e, ciągu ostatnich trzech miesięcy wszystkie pięć ekip zamykających tabelę Championship zmieniły trenerów. E, Wigan Athletic nawet dwukrotnie w tym czasie, bo już zdążyli zatrudnić i zwolnić koloturę, ale o tym już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, więc jeżeli chcecie sobie sprawdzić, to odsyłamy tam. No, przelecimy sobie po szybko przez te, przez te zmiany. Wigan Athletic, Sean Maloney zastąpił koloturę właśnie. Malonej był asystentem Roberto Martineza w reprezentacji Belgii. E, oczywiście wielka postać w historii klubu. E, pamiętny triumf w Pucharze Anglii, więc e, też taki ruch e, odrobinę skierowany ku, ku kibicom. E, w Blackpool Mick McCarthy zastąpił Michaela Appletona. Mika McCarthy'ego nikomu przedstawiać nie trzeba i też jest to. Mocny statement, że oni chcą się utrzymać, że oni zrobią wszystko, żeby się w tej Czampionsce utrzymać. W Huddersfield przyszedł taki sympatyczny, starszy pan, o którym sobie jeszcze, jeszcze za momencik porozmawiamy, więc jeżeli nie wiecie, to nie będę spoilerował, ale nie, wiecie, że nie, nie wierzę, że nie wiecie, bo musielibyście żyć w, pod kamieniem przez ostatnie trzy tygodnie. Więc do tego przejdziemy sobie za moment. W Cardiff Sabri Lamushi zastąpił Marka Sona, też uznany trener za pracę w Nottingham Forest, do dzisiaj uwielbiany przez kibiców Forest. I w Rotterdam Matt Taylor, do tej pory manager Exeter, zastąpił Paula Warna, więc wszystkie ekipy zmieniają. Wszystkie ekipy w dobrym, myślę, tempie, bo jest jeszcze czas, żeby ten sezon uratować, robią jakieś ruchy. No i ta walka o utrzymanie będzie nader ciekawa w tym sezonie i ja no, nie zaryzykowałbym, myślę, że Ty też, postawienia na którąkolwiek z tych ekip, która miałaby spaść. Wcześniej byłem bardzo bliski, żeby postawić na Huddersfield Town, ale jeżeli klub pozyskuje Mila Warnoka jako menedżera, ściąga go z, z emerytury i powierza mu misję utrzymania w, w tym sezonie, e, to ja jestem spokojny, że ta misja się powiedzie. No ja tutaj e, generalnie jeszcze odnosząc się do tym, kto, kto, kto może spaść, no to tutaj tak po cichu liczę na to, że Sabrila Musi jednak nie wypełnić swojego zadania w Cardiff, aczkolwiek e, tra tracąc derby południowej wali jednak no, to, to byłby delikatny cios, ale nie taki jak obserwowanie tej drużyny w League One. Ale faktycznie liczymy gorąco na to, że do spadku, do swojego CV nie dorzuci Neil Warnock, który przychodzi do Huddersfield Town. 74 lat ma ten facet. Nie pamiętam dokładnie, w którym on roku powiedział pierwszy raz, że przychodzi na emeryturę, ale było to lekko tak z 16 lat temu, bo kiedyś nawet pisałem na ten temat tekst, ale już nie mogłem go znaleźć przed nagrywaniem tego podcastu. Było to chyba za jego pierwszej pracy w Crystal Palace, czyli no dosłownie 15 czy 16 lat temu, i gdy się wydawało, że już naprawdę, Neil Warnock po raz ostatni mówi dość i obiecuje swojej żonie Sharon, że teraz naprawdę skupię się na rodzinie, teraz naprawdę usiądę sobie przy kominku, będę robił co tylko zechce, ale nie przy, przy, przy linii bocznej na, na murawie, nie na ławce trenerskiej. No to jednak po tych 311 dniach po oficjalnym ogłoszeniu emerytury Neil Warnock wraca do Huddersfield. No to jest naprawdę niesamowita historia, bo to, ile razy ten facet wracał, to, ile razy ten facet odbierał telefon od swoich przyjaciół, którzy mówili: Neil, pomóż nam, jesteśmy w potrzebie. A on patrzył tylko na swoją żonę, ona kiwała głową, że jeżeli macie to sprawić Friday, no to leć, no to poprowadź jeszcze chwilę. Warto zwrócić uwagę, że Warnock wraca do Huddersfield, gdzie prowadził ten drużynę już w latach 1993-95. Ile lat temu to było? To jest, też pokazuje, jak długa ta jego kariera trenerska, jak jego długa przygoda z prowadzeniem drużyn na Wyspach Brytyjskich, ile on już trwa tak naprawdę i Neil Warnock jest chodzącą legendą najwięcej meczów jako menedżer w Football League, więc no, co tu dużo mówić, no my się naprawdę cieszymy, bo wróciła legenda do prowadzenia drużyny w Championship i ma trudne wyzwanie, bo Huddersfield naprawdę um, gdy przychodził Neil Warnock, wydawało się, że nie ma takiej siły, która pomogłaby im wyjść ze strefy spadkowej, ale teraz trochę mam wrażenie, że te siły wróciły. Zdecydowanie ta siła wróciła i to, to, co, się, to co się dzieje, no, to jest też kolejny ruch, powtórzy się chyba trzeci raz w tym, w tym programie, który miał troszeczkę na celu przybliżyć kibiców z powrotem do klubu i to się na pewno udało, bo na tym pierwszym meczu Nila Warnoka tłumy przyszły, przyszły na stadion, więc, więc to wiemy też my sami, że tłumy wybierają się z Polski, żeby zobaczyć Nila, Nila Warnoka, bo mamy z Baćkiem taki cichy plan, żeby jeszcze w tym sezonie wybrać się na spotkanie Huddersfield, zobaczyć, mecz Nila Warnoka, to dla każdego fana Championship powinno być coś taki odpowiednik pielgrzymki do Mekki. <laughs> takie, mam, takie mam poczucie, więc my chcemy to zrobić. Oczywiście, jeżeli to się uda, to, to będziecie mogli obejrzeć kulisy takiego wyjazdu u nas na kanale, ale to jeszcze do szczegółów przejdziemy. Ja wrócę do tego, o czym mówiłeś na samym początku, czyli do kończenia kariery przez Nila Warnoka bo ten pierwszy raz kiedy to się wydarzyło, kiedy zapowiedział, oh. że to jest jego ostatnia praca, to był 2007 rok i zapowiedział wtedy właśnie, że Crystal Palace będzie jego ostatnią drużyną. No i od tego czasu Queens Park Rangers, Leeds United, znowu Crystal Palace, znowu Queens Park Rangers, Rotherham United, Cardiff City, Middlesbrough i ostatecznie Huddersmith. Człowiek 2007. legenda. Ci... Tak, człowiek ja legenda, człowiek, mogę. którego nie da się podrobić, jest naprawdę niepodrabialny. Stwierdził, że tylko idiota wziąłby tę pracę, ale właśnie taki jest, właśnie tym jest i nie przeszkadza mu to, i chce dalej cieszyć się jeszcze tą, tą ostatnią już, no myślę, że faktycznie ostatnią pracą. Byłem bardzo zdziwiony, bo kilka dni wcześniej mówiło się o tym, że on może zostać trenerem Cardiff City, i to też był taki dosyć, dosyć mocno oczywisty ruch. Ostatecznie na to się nie zdecydował. Na ofertę Huddersfield już przystał. Jestem mega ciekaw w ogóle, jaka będzie, jaka będzie decyzja jego i Huddersfield, jeżeli to utrzymanie udałoby się ugrać. Czy on będzie miał plan zostać jeszcze do końca sezonu? Pamiętam, jak było w Middlesbrough. On też w Middlesbrough przychodził w roli strażaka i miał dotrzymać do końca sezonu, jako wtedy ostatnia praca, ale oczywiście przeciągnął to na, kolejne, na kolejną kampanię. No tak, no pierwszy taki kluczowy mecz wygrali z Birmingham City 2 do 1. To, był, to było spotkanie, w którym oni musieli gonić wynik, ale Warnock powiedział, że nie zwątpił w swoich piłkarzy, mimo że rzeczywiście go Trojadineja troszkę ich podłało na samym początku. Na pewno będzie bardzo mocno liczył na seniorów w swoim składzie, czyli Danego Warda i Jonathana Hoga, których bardzo chwalił po tym spotkaniu. Obaj już po, po, po 30. Zresztą Hogg to jest tak naprawdę żywa legenda Huddersfield. Warto też wziąć pod Uwaga fakt, że Michał Helik jest przecież w składzie Hadersfield Towna. To jest tego typu obrońca, z którego na pewno Warnek będzie umiał skorzystać. Helik robił naprawdę bardzo fajne liczby ofensywne, gdy grał przecież w Burnley, więc być może tutaj też jakieś bramki zostały, fragmentów gry na niego czekają. No naprawdę to się szykuje bardzo ciekawa przygoda Nila Warnoka. Ja przyznam szczerze, że dałem się trochę nabrać na to, że faktycznie już przeszedł na tą taką definitywną emeryturę, bo nawet założył Twittera, gdzie przekonywał, że bardzo dobrze sobie radzi właśnie na emeryturce, że sobie jeździ rowerkiem, rzucał czasami jakieś... Kontrowersyjne tezy, e, kompletnie tweety, które nawiązywały do, do, do rzeczy, nawet czasem niezwiązanych w ogóle z angielską piłką, e, więc można było odnieść wrażenie, że po prostu Neil Warnock już się troszkę pogodził z tym, że, e, że może być tylko takim dziadkiem, o którym ludzie raczej pamiętają, ale jest taką trochę bardziej maskotką tego wszystkiego, a on jednak wraca na takiej pełnej intensywności, do takiej prawdziwej pracy, która jest na pewno dla niego bardzo wymagająca, no bo to Huddersfield, tak jak już powiedziałem, nie jest w, tu, w łatwej sytuacji. Ne, kibic bardzo mocno już powoli odwracali się od, od tego klubu, odwracali się też od właściciela, czyli od Dina Hoyla, a zresztą też Warnock powiedział, że on przychodzi pomóc klubowi i też przy, próbu, próbu, spróbuje też pomóc właśnie Dinowi Hoylowi, z którym ma bardzo dobre relacje, więc no nic, tylko się cieszyć tak naprawdę, że znowu możemy obserwować naszego ukochanego Nila Warnoka na boiskach Championship. Teraz czeka na niego mecz z Barley na wyjeździe, czyli na pewno taki bardzo dosyć no, wymagający teren. Zresztą też Vincent Kompany przed tym spotkaniem na konferencji prasowej przytoczył taką anegdotką, że gdy był kapitanem w Manchester City oczywiście w Premier League, no to jest taki rytuał przed meczem, że odbywasz spotkanie z sędziami, i z trenerami i Nila Warnocka zapamiętał z tego, że był pierwszym menedżerem, który narzekał na faule i decyzje sędziowskie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Więc taki jest Nil Warnock, my go za to kochamy i mamy nadzieję, że będzie dalej tą swoją charyzmą ubarwiał Championship. Nie no, oczywiście, ja, jak ta informacja w ogóle wypłynęła do, do mediów i pojawiły się pierwsze pogłoski, potem już oficjalne potwierdzenie, to ja to naprawdę zrobiła mi ta informacja dzień ja, ja cały dzień chodziłem z takim bananem na twarzy szczęśliwy, że Neil Warners wraca e, i szczęśliwy, że będzie można znowu obserwować jego drużynę, słuchać tych barwnych wywiadów e, obserwować materiały z tego, jak on zachowuje się przy linii, bo przecież te jego, te jego reakcje przy, przy linii bocznej to też jest materiał na zawsze fajne, fajne trochę kontentu, no, Neil Warnock to po prostu legenda i nie ma co tutaj dużo mówić. Cieszmy się tym kolejnym kolejnym sezonem, kolejnym kawałkiem sezonu, które otrzymaliśmy możliwość obserwowania go, bo to jest naprawdę coś wielkiego. Coś wielkiego miało też coś wielkiego miało też zrobić Swansea w tym sezonie, bo tak przez cały sezon mówimy sobie, że gdzieś te playoffy są na horyzoncie, że może ekipa Rasela Martina zakręci się w walce o awans do Premier League, a tymczasem muszę przez z mojego własnego, z moich własnych obserwacji, że zasłynęli w tym sezonie jako drużyna, która zepsuła mi najwięcej kuponów, bo co rusz, co stawiam na Słonzi, to oni twierdzą, że, stwierdzają nagle, że a przegrają sobie losowy mecz, co tam się dzieje Maciek w tej południowej walii? Przecież jakbyś mnie słuchał, jakbyś regularnie wchodził na naszą konwersację angielskiego espresso, bo ja tam bardzo często lubię wrzucać takiego screena jak Swansea na przykład nie wiem, prowadzi 1 do 0, ma 80% posiadania piłki i ja już wiem, że to się mecz skończy porażką i parę razy rzeczywiście tak było, bo ile razy Swansea rzeczywiście traciła gola gdzieś tam w końcówce i, i po prostu traciła korzystny rezultat. Ostatnio takim meczem było akurat spotkanie z Birmingham City, gdzie Lukas Jutkiewicz i Aston Trusty w końcówce strzelali gola na 4 do 3, więc to po prostu Coś niesamowitego. Swansea dużo naprawdę miało takich meczów. No i też ostatnia porażka ze Stoke City sprawiła, że to jest ekipa, która ma w tym momencie najgorszą defensywę w lidze do spółki z ostatnim w tabeli Wigan Athletic, więc to też pokazuje, że no, że ta drużyna się zwyczajnie nie rozwija, że ta drużyna przestała się rozwijać, chociaż wątpliwe jest, żeby kiedykolwiek się rozwijała, bo mam wrażenie, że Rasel Martin od samego początku mierzy się z tymi samymi problemami, że drużyna oczywiście spełnia jego wymagania, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, jeżeli chodzi o rozgrywanie gry, natomiast ma po pierwsze problem z tym, żeby tę akcję wykańczać i po drugie ma. Ogromny problem z tym, żeby nie popełniać błędów w defensywie, z tym, żeby zabijać te mecze, żeby móc umieć się po prostu przestawić do defensywy no i grać zwyczajnie zachowawczo, a nie nadziewać się na jakieś kontry zupełnie niepotrzebne, grać dalej wysoką minią obrony. Obrona, która, umówmy się, jest młoda i też to Russell Martin na to zwraca uwagę, że jego głównym celem tak naprawdę na ten sezon, znaczy, celem miał trzy tak naprawdę. Pierwszy jest taki, żeby dalej uczyć piłkarzy swojego stylu gry. Jeżeli jest styl gry, to jest głupie tracenie bramek, no to mu się udaje, żeby rozwijać młodych zawodników, i tutaj akurat jestem w stanie oddać, że rzeczywiście paru młodych zawodników weszło do tej drużyny, jak Oli Cooper, jak Nathan Wood. No i trzecim jego wyzwaniem to było oczywiście wejść do, przynajmniej do playoffów, ale wydaje mi się, że to już jest nie, niemożliwe. Oczywiście też to, jak Swansea gra w tym momencie i to, w jakim jest miejscu, też nie jest w jakimś tragicznym miejscu, tak, to jest 12 miejsce w tabeli w tym momencie, no ale te playoffy już definitywnie odjechały, nie widzę po prostu takiej scenariusza, w którym Swansea jeszcze walczy o to, aby znaleźć się jakimś cudem w Premier League na przyszły sezon. No, ale tak jak powiedziałem, to nie jest tylko wina Rasela Martina, bo Swansea jest jedyną drużyną, która w zimowym kierunku transferowym nie popełniła ani jednego transferu i po prostu widać, że ta ekipa troszeczkę delikatnie się Spada, bo ostatnio e, było dość gorąco wokół Michaela Obafem, który ostatecznie odszedł do Barley. Teraz mówi się o tym, że Ryan Manning nie będzie chciał przedłużyć kontraktu, więc No Swansea po prostu za chwilę nie będzie miała za bardzo kim grać. Ostatnio też takiej kontuzji dosyć poważnej doznał bramka Steven Benda, który opuści nie tylko końcówkę tego sezonu, ale także początek następnego, bo będzie musiał przejść operację. Więc e, na boisku nie rokuje słonzi absolutnie. Też personalnie to wygląda bardzo przeciętnie. No i powiedziałbym, że też od takiej strony organizacyjnej to jest klub, który ostatnio absolutnie się nie rozwija. Brakuje tam inwestycji, więc smutno po prostu mi, ale ten sezon najwidoczniej po prostu będzie trzeba gdzieś tam Zagryźć troszkę tutaj, zacisnąć pięść i, i po prostu dojechać do końca tego sezonu gdzieś w środku tabeli. No i liczyć na to, że być może w następnym coś się wydarzy. E, może chciałbyś mnie jeszcze zapytać, czy chciałbym zwalniać w tym momencie Rasela Martina, bo ja. O, o co, dałem co innego już mu kolejną... chciałem zapytać. O, o co innego <laughs> chciałem zapytać. Chciałem Dobra, zapytać jeszcze tylko. Do, co, mm -hmm, to nawiążemy do tego i możesz potem powiedzieć o zwolnieniu. Co sądzisz o porównaniu do Mikaela Artety? No wiesz co? To jest takie wygodne teraz i dużo trenerów wydaje mi się, że będzie się odnosić do Michaela Arteta, bo to jest ten jeden przypadek, w którym ktoś, kto rzeczywiście miał ogromne problemy z tym, aby wypracować wyniki tak, tak tu i teraz, a mimo wszystko to zrobił, mimo wszystko dano mu czas, dano mu piłkarzy, dano mu zabawki. Jakiekolwiek narzędzia tylko Michaela Arteta, jakich on potrzebował, to dostał, i dzięki temu Arsenal teraz walczy o mistrzostwo Premier League. No tylko to, tak, Russell Martin oczywiście te, te, tego czasu też już dostał. Do, dostał dosyć sporo tych narzędzi też już troszkę dostał, bo jednak jest mimo wszystko postacią, która bardzo mocno odpowiada za transfery i dużo przyszło zawodników z jego byłego klubu, czyli z MK Dons, a w większości przypadków to raczej nie są trafione transfery. Mam tu na myśli na przykład Fischera, bramkarza, który absolutnie nie dopasował się do Championship, no co innego Harry Darling czy Mati Sorinora, natomiast to są jednak zawodnicy. Harry Darling dał nam tyle radości, że to jest, wiesz, nazwisko, które ja zapamiętam na całe życie, mam wrażenie. Zagrał jeden dobry mecz w tym sezonie, na szczęście to był mecz, który widzieliśmy na tak, Także nic dokładnie. tylko się cieszyć, ja też jestem, też go bardzo lubię, naprawdę, ale to jest piłkarz, który myślę, że bardziej swoją charakterystyką pasowałby jako taki typowy defensywny pomocnik niż obrońca, no ale to już jest totalnie opowieść na, na totalnie inny, inny odcinek naszego programu, ale jedna rzecz, która ewentualnie tutaj nie pasuje do tego case'a, tego przy, przykładu Mikela Artety, że Russell Martin nie potrafi sobie poradzić z szatnią i mam takie wrażenie po prostu, że widzę, jest w Słonzi było lub jest cały czas dużo piłkarzy, którzy po prostu mają złe troszkę podejście do treningu, bo Arteta radził sobie z takimi piłkarzami, pożegnał się bez skrupułów z Pirem Ameryką Obayangiem. Jak patrzysz sobie na Arsenal, to po prostu widzisz grupę piłkarzy, którzy który już w zeszłym sezonie było to widać, że oni po prostu cieszą się z gry, cieszą się z gry razem i gra w piłkę sprawia im ogromną przyjemność. Natomiast w Słonzi jest naprawdę kilku takich piłkarzy, którzy mam wrażenie, że w ogóle nie, nie, dba, nie dbają o ten klub, nie prowadzą się dobrze, myślą tylko o od okienka do okienka o tym, żeby ten klub zmienić, żeby wywalczyć sobie jakiś transfer, a Rasen Martin za bardzo nic z tym nie robi, bo też i nie ma tyle narzędzi oczywiście, ile Mikel Arteta, nie ma tyle takich możliwości, ale takiego trochę charakteru mu wydaje mi się, że mu brakuje po prostu i takiego zarządzania tą drużyną, bo faktycznie to jest pewnego rodzaju analogia, bo i tu i tu mamy młodą drużynę, która chce grać w jakiś określony sposób, no ale trzeba mieć po prostu lidera, który będzie umiał tę drużynę jakoś poukładać. No i widzicie, moi drodzy, od Swansea do Arsenalu, od Arsenalu do Swansea, od Mikela Artety do Rasela Martina można. Oczywiście, że można tylko w szóstej lidze Europy. My na dzisiaj będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Mam też nadzieję, że żadne odgłosy, które gdzieś się za mnie wydobywały, nie popsuły odbioru tej, tego, tego materiału. A jeżeli tak, to serdecznie przepraszam. Po prostu pierwszy raz w życiu nagrywamy tak wcześnie podcast i zapomniałem, że są odgłosy dnia codziennego które można by było wcześniej zniwelować, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Dzięki wielkie za uwagę, dzięki Maćku i widzimy się w kolejnym dzięki. materiale.